vampire. I am ready for a new day. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w V Rising. Jak widzicie, już za niedługo będzie noc i będziemy mogli ruszyć na kolejne polowanie. Choć oczywiście nie jest to wymóg, bo mógłbym ruszyć na nie już teraz, ale liczę na to, że noc przyjdzie szybciej. Nie, Boże, co ja gadam za głupotę. Oczywiście, że sami na nie ruszymy za momencik, tylko się muszę ogarnąć jeszcze. Dobra, zobaczmy. Przy sobie nie mam nic, mam wętną pelerynkę. Dobra, czy jestem w stanie stworzyć jeszcze jakiś pierścień grabarza? Nie tutaj, to było w alchemicznych. No niestety nie, brakuje mi dwóch proszków. Kurde, kto mi da, który da mi przepis na tworzenie, kurde, tego? Zobaczmy tutaj, ona? Nie. Ta też nie. Ten też nie. On też nie. Krawcowa. Zymra... O! Ciekawe. U niego się dowiem, jak mam ten... Jak mam przetapiać żelazo, ale ona da mi dopiero... ale ona dopiero da mi przepis na tworzenie tych cholernych desek. Aha. Intrygujące. Kapłanka Słońca. O, jestem cały Tristan. Co drzesz pizdę, kurwa? Drzwi! Drzwi! Chodź! Spałduj se! Pomożę! O kurwa, on tu ma fajny buff. Oj, okej, za niego dostaję też znaczy ogarnę, jak robić potężną resystencję w wyciskarce. Miecz dwuręczny. Może być mocny. Co? Nie chciałem go śledzić. To jeszcze jest gość trudny w ogóle, czyli totalnie nie dla mnie. Chciałem zobaczyć. Siła nieczysta, poziom drugi. Kosy! Ciekawe. Tutaj, kiedy się zdaje kości, a są sobie ciekawienia trafienia gotowego pyłu. Okej. Ale to jest do zrobienia, czy co? Leandra, kapłanka cienia, co ty mi dajesz? Siła nieczysta, pierwszy level. Stół rzemieślniczy. Jubilerski. Ciekawe. Wisiorek z kamieniem utrapienia. Kamień utrapienia. Przywołać zmierzchu. Przez wiruj nietoperze, aby przetransportował bez jednego człowieka swoją do pisze wolnicy więzień w twoim królestwie. Jezu, jakie dobre! Jezu, jakie dobre! Boże, ile razy już by mi się to przydało? Kurwa mać. Kurwa. No i teraz bym chciał iść od razu po nią, nie? Ale nie mogę, bo jak ja na nią pójdę, to ja tam spędzę chyba, kurwa, 2 godziny próbując ją zabić w ogóle. Ale trzeba jak najszybciej, kurde, wytropić tą babkę. Ale właśnie, dzisiejszy odcinek to głównie, myślę, właśnie ten tier pozostały, czyli Król Bandytów i tych trzech tutaj. Dobra, północny... Zachód, wschód i wschód. Dobra, on jest chyba najbliżej, więc zaczniemy od niego. Nikolaus Upadły, nekromanta wyrzucony z najwyższych kręgów towarzyskich Silverlight za kontakty z czarną magią. Teraz żyje pośród nieumarłych, zlecając im spełnienie swoich zachcianek i dostarczanie uczestników do niecnych eksperymentów. Okej, za niego dostaję co? Prasę do papieru, to jest akurat fajna rzecz. I pierdoły w sumie, bo tego do zdoby. Ale sama ta prasa jest spoko, więc dobra, śledzimy krew. I to jest z racji tego, że to jest gdzieś na...
wschodzie, to akurat mamy tam, będziemy mieli szybkie dojście dzięki portalowi. Najbliższe jest tutaj, więc lećmy. Tak, dokładnie to miałeś zrobić, gro. Wcale nie miałeś przenieść tego szczura, miałeś go kurwa wpierdolić. Kurde, nie, czemu się nie podleczyłem? Fuck me. Najpierw niszczymy jego wstawę. Come on! Bez sensu akurat. Seriously, myślałem, że go się tym trzepnę. Niestety przeliczyłem się. Ładnie, idealnie w poprzedł. Okej, dwa, trzy, pięknie. Dobra, idzie dobrze, idzie dobrze. Zniszczyć obstawę i będzie jeszcze lepiej. Nie? Na to się nie mogę dać złapać, bo to jest jego główne źródło obrażeń we mnie tak naprawdę. Dobrze. Ładnie. Niestety, przykry strach, ale weszła też włócznia prosto do jego pysk, więc jest jeszcze lepiej. Ale cofam się, cofam się, cofam się. Ostatnie co chcę kurde dostać na łeb to salwę takich buziek. Co się tutaj pojawia. Dziękować. Ładnie. No, i czemu to nie poszło tak za pierwszym razem? No i pięknie. Pieśń zaklinacza, ale to chyba książka była. Czyste serce. I tutaj drewno. Dobra, ta prasa do papieru, to bym na pewno chciał stworzyć. Z włókien... z włókien i trocin, to będę miał, widzę, zastępstwa a propos tego, czego mogę wykorzystywać włókna roślinne, no bo niestety na same przebywanie szczurów to już trochę mało. Kodia przerażająca niedźwiedzica. Ta niedźwiedzica jest podobno bardzo stara. Powiadają, że ma na ciele blizny zadane przez każdego króla bandytów w historii. Walka z nią to część rytuału przed objęciem tej pozycji. Niedźwiedzica nadal żyje, co dowodzi, że żaden z aspirantów nie był wystarczająco dobry, by ją pokonać. I ona daje mi w nagrodę postać niedźwiedzia i kolejno z dupki. Dobra, no ta postać mnie głównie interesuje. Jeśli chodzi o to... Dobra, co ja mam przy sobie, co mi uniemożliwia teleportację? Niestety mam przy sobie książkę i pył. To jest chyba jedyne dwie, a nie jeszcze materiał. Że to jest głupie, dlaczego nie mogę z tym się teleportować? To się wydaje nielogiczne, jeśli mam być szczery. Dobra, jeszcze raz zobaczmy, gdzie się ona znajduje, ta niedźwiedzica? Na wschodzie. A tak, bo jestem na zachodzie. Tak? Nie. Nie, dobra, nie. Jestem tak troszkę na wschodzie, ale jednak bardziej tak idealnie na środku jestem. Czyli musiałbym się teleportować w to miejsce. Albo stąd iść od razu do niej. No ale dobra, zrobimy tak. Ja się wrócę teraz do portalu.
Znaczy do portalu, w sumie tak, jeszcze zanim to, to Księga Czarów oczywiście, bo mamy nowe, tutaj nowy punkcik. Uuu, proszę, i mamy tutaj lepsze coś. Armia Umarłych, raz na 2 minuty i pajęczak też raz na 2 minuty. Przywołaj gigantycznego pająka, który ściga wroga i eksploduje w jego pobliżu, dając 250% obrażeń magicznych, wydobywając potem 5, przywołując więcej pająków, 3. Każdy kolejny eksploduje, zając 25 i wywołując potępienie. Okej. Okay. A tutaj... Wywołaj potępienie u pobliskich wrogów oraz przywołaj armię 5 szkieletów i 3 magów. A 3 wojowników 3 i 3 magów... 5 wojowników, 3 magów. Szkielet są aktywne przez maksymalnie 8 sekund. Okej, okay, no ale potępienie właśnie, jeśli zabiję potępionego, to przywołam kolejnego wojownika. Okej, okay, no to, to jest spoko, więc weźmy to. A, i to jest, dobra, i to jest Ultimate. Czyli to był pierwszy taki z ultem, bo to jest, rozumiem, drugi level, tak? Chyba. Czekajcie, zobaczę jeszcze raz. A mi dał punkty do czego? Tak, punkt poziomu 3. Dobra. Kurde, powiem wam, że jak na poziom 3, no to goście był nawet, że silny, nie? Choć jednocześnie, no nie do końca tak, jakbym chciał, żeby był, bo on, wiecie, on nie był tak trudny, bo był wymagający czy ciężki do zabicia, on po prostu irytujący. Dobra, jak tu wej? Nie, tutaj byłem... A wiezo, tu jest ścieżka ukryta, dobra. Okej, okay. I teraz tak... Dobra, zakładam, że jak się przeteleportuje, no to nie znikną mi te rzeczy. Więc zobaczmy. To się od razu też pozbędę w tym. Zobaczmy. Szorstki nic nie mogę wziąć, więc wyrzucamy. O dziwo, dywan mogę, ale nie mogę materiału. XD. Grobowy pył też wyrzucamy. Pierścień zaklinacza. Wydaje mi się, że tego chyba jeszcze nie mam, ale... Stawiamy to tutaj. Chociaż... Nie no, jak będzie... Czyli nie jest to bardziej opłacane niż jak tam z buta? No, może byłoby troszkę szybciej. Dobra, to jednak nie. Dobra, to pójdę tam jednak normalnie. No ale wiadomo, my się widzimy gdzieś w pobliżu, jak gdzieś, jak tutaj zlokalizuję tę niedźwiedzicę. Dobra, jestem już, no, bynajmniej... Nie, czekaj, nie myślę, to jest w pobliżu tej... W pobliżu tej... Tego miśka. Więc jeszcze nie. Dobra, proszę bardzo, przeteleportowałem się tutaj i jestem bardzo blisko tego niedźwiedzia. Zobaczymy, ile mi zejdzie. Oho, Łotr 60, to ja go bym sobie wziął. Out. Piąty też out. Okej, pewnie moje... Mam na sobie, to mógłby to trochę naprawić. Właśnie pytanie, czy jestem w stanie to teraz naprawić. Stawmy się tak tutaj, żeby jak najwięcej wykorzystać tej krwi. Sanguine regeneration. Zajebiście! Czy naprawdę nie potrafisz sobie dobrze wymierzyć, kurwa, timingu albo czegokolwiek? Skóra i szorstka nić. No niestety, nie posiadam tych przedmiotów przy sobie. Musiałbym się zaś cofnąć, a tego wolę nie robić, więc dobra, trudno. Stworzenie 5. Stworzenie 4, jeszcze lepiej. Mamy drzewca, czyli niestety wroga, który też nie ma w sobie krwi. Prawie miotnąć mnie, kurde, na duży dystans.
nasion chociaż dropi, więc to jest taki drobny plus tego, że się z nim walczy. Dobra, jak blisko jestem tej niedźwiedzicy? Gdzieś tam muszę iść. Okej, okay. Zaś na jakiś cmentarz, czy po prostu do tego obozu muszę wejść, który tutaj się znajduje? Chyba, że to nie jest obóz, tylko to jest całe takie jej wielkie leże po prostu. No, nawet by pasowało. Jaskinia niedźwiedzia. Jap, mamy to. Halucynek. Dobra. Okej, no póki nie ma... Wiadomo, póki nie ma afery, to ja sobie tutaj fajnie podryluję kamyczki. Pościnam te. Dobra, może na nią postać szczura będzie spoko? Na nią czytaj, że nie zauważy mnie tak od razu, nie? Tam jeszcze jest coś do zgarnięcia. Okej. Okay. Dobra, nie ma triggera jeszcze, to mi się podoba bardzo. Kolejne nasiona. O, poszła spać. No to zajebiście. Tu jeszcze zobaczymy dalej, co jest. Więcej włókien, więcej trąby. Tutaj... No, oby niedźwiedź, ale to mi nie wygląda na niedźwiedzia. Nie wiem, czy chcę zgadywać, kurde, co to mogło być. Dobra, mam trochę miedzi, więc to jeszcze podryluję i sobie za chwilę z nią zawalczymy. Kamienia aż tak nie potrzebuję. Dobra. Jak to wygląda? Nawet spoko. Dobra. Okej, no. Straciłem tam troszkę życia po drodze, ale to się zregeneruje, myślę, w paru ciosach. Tak więc... Dzień dobry! Niestety cios nieblokowalny, dodatkowo jeszcze mnie ogłuszający, tak że muszę uważać na to. Okej, okay, mamy się tak do tyłu. Okej, okay, zleczenie. Cyk, cyk, pięknie. Z nią pójdzie łatwo. Już mi idzie wiele lepiej niż kurde z tym jednym. Boże, z tym jednym typem. No po prostu z tym Nikolausem. No jeden cios jest po niej. No i dziękuję. Dobrze, proszę bardzo. Bardzo łatwy pojedynek. I feel stronger. Kości i skóra jeszcze z niej wypadły dodatkowo, także super. Zmieniamy się w wilczka. I kto jest następny na naszej liście? Nie, jeszcze nie król bandytów. Polora wróżka. Powinno być chyba na odwrót, wróżka Polora. Ona jest na zachodzie. Więc dobra, krew możemy śledzić. Tak, najpierw do portalu, bo nie mam na aktualnie niczego, co by mi nie pozwalało się teleportować, więc wrócimy się do bazy, szybko zrzucimy żelfanty, no i potem teleportujemy się kawałek dalej. Właśnie, żeby zająć się nią. A już tutaj widzę siarkę, no to aż szkoda, kurde, nie wziąć. Ciekawie na propos wysyłania sługusów, nie? Bo tam było powiedziane wcześniej, że mogę wysyłać sługusów na takie jakby odrębne łowy. W sensie, że oni mogą coś dla mnie zgarniać. Moje pytanie brzmi, czy
Czy mogę ich wysłać na przykład po to, żeby nie splądrowali jakąś wioskę albo coś? Że splądrowali wioskę i zgarnęli mnie jakieś fanty? Czy może chodzi tylko i wyłącznie o to, że to jest zarządzanie w bazie nimi? O kurde, to jeszcze... Jezu, ile mieć. Okej. Jestem już przy portalu. Blisko wróżki. O boj, tylko czy ja chcę się tutaj gdzieś pchać? Połyskujące łąki, można spotkać wróżkę. Mhm, czyli tutaj będzie ona. Tylko pytanie, czy nie byłoby lepiej przeczekać do nocy jednak? Chyba, że jest to jakoś osłonięte. Ale widzę, że niestety nie. Tak, widzicie, mam inną grupę krwi. Ponownie chciałem sobie zgadnąć typa do siebie, ale tym razem niestety przez przypadek go sobie zassałem. Zamiast go zabrać do bazy. No może to i lepiej, przynajmniej się krew nie zmarnowała, bo znając życie pewnie nie dość, żebym go nie zaprowadził, to jeszcze by zginął po drodze i by się tego taki procent krwi zmarnował. Dobra, zanim zejdziemy w wróżkę, to chętnie sobie pozbieram więc tych kwiatków. Tak, ma tego strasznie już dużo, jeśli chodzi o to, co sam sobie wyhodowałem, no ale... Zasobów nigdy dość, prawda? Tylko czemu to w taki debilny sposób mi raz łapie kurde kwiat, a raz te włókna roślinne? Nie wiem, czy ten pył powinienem zbierać. Jest wróżka! Jeszcze bardzo ładnie, kurde, mi się ustawiła w taki sposób, że w cieniu sobie chodzimy. No to nic, tylko na plus. Okej, tam mi też może strach nabijać. Przecież nie wiem, jak można przestraszyć wampira, no ale... Okej. Też znika. Okej, ona będzie miała coś z iluzją na pewno, skoro już o duchach gada. O proszę, supporty sobie wezwała. Supporta, którego muszę zabić normalnie i nie mogę się nim posilić niestety. Dobra, za chwilę słońcem się nie będę już chciał przejmować. Kurde, prawie! Jezu, nie wierzę! I sam się teraz tak skasowałem! Zajebiście. Chuj! No kurwa nie wierzę! Ja pierdolę! Tylko dlatego, że wlazłem na to pierdolone słońce, to kurwa mi tak HP zjechało! No, ale teraz jest noc, więc słońce to jest mój najmniejszy problem. Szkoda, że w nocy daje mi się jakiś buff do w ogóle zdolności, typu nie wiem, bijesz więcej i tak dalej. Bo co, chodzi mi też, że szkoda, że to jest tylko jako event na Krwawy Księżyc ustawione. Pięknie. Gone.
Serio, jest niematerialna, jak wchodzi w tą niewidzialność? A, okej, to jest kulka, która mi zadaje damage, ale leczy jej fear. Warto wiedzieć. Czekaj, jeszcze to mogę zablokować jako na ten strzał właśnie. Spirit, hear me. Be gone. Chciałem użyć tego ultimate'a, szczerze mówiąc, ale kurde, to się trochę nie opłaca. Jej nie zabiję, kurde, do tego czasu. To jest 8 sekund. Chociaż, czekajcie, czy nie. Złapmy tego. Dobra, i teraz. Dobra. Cyk, przyzwany. Be gone. Dobra, niestety nie podziałał tak, jakbym chciał, żeby podziałał, ale... Jezu, jeden cios, no błagam. Dobra, mamy ją. Czyli został nam jeszcze tego król bandytów w takim razie. New knowledge acquired. Kolekcja okien, czyste serce. Super. Zobaczmy. Wróżka Polora. Potężna czarodziejka, która czerpie swoje moce z tajemniczych duchowych źródeł. Polora jest jedyną znaną śmiertelniczką spokrewnioną z wróżkami, a jej intymna więź z naturą doprowadza ją na skraj szaleństwa. Jej dom jak ze snu jest pełen rzadkich magicznych roślin. Okej, okay. I dała mi punkt czaru do iluzji w poziom pierwszy. Fundamenty ogrodu, żywopłoty, duże... O, duże rabaty! To jest dobra rzecz akurat. Kolekcja rabat i słabe eliksir odporności na czosnek. No, to się myślę może przydać później. Tylko właśnie szkoda, że później, a nie... Znaczy... Dobra, nie było tego ostatniego zdania. I kurde, teraz znowu jestem w dupie, no bo niestety mam zaś książkę, której... Dobra, kolekcja okien. Nie wiem, czy to mam, ale nawet jeśli to mam, to warto to wziąć, bo dzięki temu będę mógł właśnie... Będę mógł sobie odzyskać 10 kartek i kolejne rzeczy sobie odtagować. Mam tej róży, kurde, dużo, no ale jak już, kurde, to tu jest, to szkoda tego nie wziąć. Dobra. Tutaj pusto, tam jeszcze trochę kwiatów. I tutaj pustawo. Dobra. O, jeszcze tutaj coś jest. Chyba też krwawa róża, co nie? Ja. Zaś pyłek. Co mi się ten pyłek w ogóle przydaje? To jest moje pytanie. Dobra, no i pięknie. O, i tutaj mam taki duży kamień. Czy ja mogę to w postaci właśnie niedźwiedzia zniszczyć? A to muszę chyba z triggerem. Coś, czekajcie. Kurde, niby to jest jako ultimate, ale co to daje tutaj? Dobra, to? To nie. A to? Też nie. Okej, okay, no to trochę jestem w kropce teraz. Nie bardzo wiem, co mam z tym zrobić. To jeszcze skóra z czegoś wydrobiła. Pewnie z tego jelenia wcześniej. Zobaczmy, gdzie jest ten król bandytów. Daleko na wschodzie. Okej. Okay. No to w takim razie użyjemy portalu, aby tam się dostać, ale to za moment. No i tutaj wybuchające kości, tarcza. A nie, czekaj, to nie ta iluzja, to nie to. To właśnie tutaj.
Widmowa egida czy wilk? Egida, nałóż na sojusznika lub na siebie tarczę o sile 200% twojej mocy czaru, wywołując osłabienie pobliskich wrogów, zwaniem fantazmat za każdego trafionego wroga i utrzymujesz się przez 2 sekundy. Albo przywołuj widmowego wilka, który po każdym uderzeniu przeciwnika rzuca się na niego, uderza maksymalnie dwa dodatkowe razy. Wilk zadaje 140% obrażeń magicznych przy pierwszym uderzeniu, a każde kolejne zadają 85% obrażeń poprzedniego uderzenia. Każde uderzenie wywołuje osłabienie i przyznaje kumulację fantazmatu. Okej, do wilka mam buffa, więc chyba wezmę to. I okej, wytestujmy go sobie może właśnie, zamiast tego. Tylko muszę się cofnąć do bazy, żeby sobie wyposażyć klejnot, który właśnie daje mi tego buffa, więc niestety, ale ponownie czeka mnie długi rajd do mojej bazy. Przecież kto wie, może jakąś fajną krew znajdę chociaż po drodze. Albo parę fantów. Okej, jesteśmy bardzo blisko naszego króla bandytów. Zanim z nim zawalczymy, wczytajmy się jeszcze w jego, w cudzysłowie, lore. Nie wiem, czy lore można to nazwać. Quincy, król bandytów. Król. Król bandytów był niegdyś bohaterem zwykłych ludzi z Dunley. Jednak przez brak odpowiedniego szacunku dla kościoła oświeconych został wygnany i trafił do Farbane. Tam, gdzie dzięki sprawności w walce zyskał szacunek bandytów, a z czasem stał się ich przywódcą i królem. Być może był dobrym człowiekiem. Kiedyś. No, takie zaznaczenie jeszcze byłoby chyba potrzebne, nie? Kiedyś. No dobra. Czemu mam oznaczone to miejsce, skoro w ogóle tego nie klikałem w taki sposób? Oho, i w tej twierdzy pewnie jest, co nie? Nie bez powodu odkryłem to miejsce. Znaczy nie bez powodu się nazywa twierdzą bandytów. Dobra, są ludzie, no to na ludzi najlepszy jest oczywiście zwykły mieczor. Mhm, świetnie. Wejdę. Udane. Materiałowy hul, postać niedźwiedzia. No to... bueno. Totalnie za darmo. Pięknie. Tutaj mamy jakichś więźniów, ale mamy też zwykłych frajerów, których tak po prostu mogę sobie zaciukać. Okej. Czy jest to ktoś fajny? Same słabiaki. Niestety. Wiem, że w tej formie mam, kurde, lepszy ten. Mam lepszą regenerację. Chyba zdaje się 2 albo 3 punkty na sekundę. O, różnie. Ale niech sobie jest. Okej, tak się świeciłem na czerwono przez chwilę, nie bardzo wiem czemu. Jakąś krytykę chyba zasadziłem. Ciekawe, jak oni sobie, co oni sobie muszą myśleć, że nagle wbił im się... Kurde! O nie! O nie! Nie, 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 nie! Nie, nie srebro, tylko nie srebro! Ej, to wyglądało super. Kur...
Kurde, nie wiedziałem, że tu będzie srebro. Nie mogę nosić srebra. Dobra, czy widzę, wilk jest dobry, żeby go rzucić tak po prostu jakąś grupkę. Niestety nie działa dobrze na jeden cel tylko. Tylko. Okej, oczywiście nie strzeliła, no bo po co? Dobra. Zgarniamy. Kurde. Jest tutaj ta taka dupna skrzynka, w której może być super panty. Które mogłem pewnie naraz sobie zgarnąć. Jakaś książka z kolekcji. Okej, no to już mam akurat. Ale dobra, na razie bym tutaj to srebro zostawił, żeby mnie nie spowalniało w trakcie walki. O, wow, okej, widzę, że mają strasznie słabe rzeczy w tej skrzynce. No dobra, zostawmy srebro. No, nie! Nie o to mi chodziło. Weźmy całą resztę. Po srebro tu jeszcze wrócimy. No come on, serio? Całą noc tu zabawiłem? Sakra, super, krew mi się kończy. Nie mam sobie od kogo jej spić. Znaczy, dobra, w sumie mam od kogo, tylko nie wiem czy chcę, no bo to jest akurat... Mam bardzo wysoki procent krwi aktualnie. A nie, dobra, czyli nie, dobra. Okay, czyli ten wilk nie skacze między wrogami, tylko po prostu może walnąć to kilku razy więcej. Ale to wszystko. Oh boy, oh boy. Do cienia. Dobra, król bandytów jest pewnie tam gdzieś wyżej. Powiem, warto by było, kurde, się z jego przydupasami najpierw rozprawić, żeby jak najmniej miał ich w walce. Dobra, znajdź się tego wilka, bo mnie normalnie rozpierdala, jak ja wolno się po prostu poruszam. Dobra, ile mam tej krwi jeszcze? Niecały litr niestety, no ale musi wystarczyć. Musi wystarczyć. Chyba, że znam kogoś lepszego, no to wtedy po prostu sobie go zassam i nie będzie problemów. 5%. Mało niestety. O, okrutnik 23, on jest, to będzie ok. Chciałem z tym poczekać, no ale dobra, już mi gra to samo tak zbigrowała, to nie jest. Dobra, czy chcę rzucić potkę? Nie, zrzucimy maść, żeby potki przeoszczędzić właśnie na bossa. Okej, okay, tutaj coś ciekawego. Nie widzę. Zbytnio. Mam jakieś skrzynki, ale w skrzynkach rzadko jest coś fajnego. Jakby, że jakieś kurde skóry czy coś. O, idzie na moneta. Też okej. Okay. Co? Chciałoby się. Słoneczko. Okej. Okay. Powolutku do przodu. Byle po prostu przetrwać do krwawego księżyca, nie? Czy tam... Tak? No tak. Do krwawego księżyca i będzie spoko, nie? Teraz strasznie sobie zasięg ma.
Wyciągam szybko za plecki, wycięci, wyrżnięci właściwie w pień. Co to jest kurwa z mojej gale? Kto miał z tym sprzątać? Ja, dlatego należy sprzątanie po obiedzie, czyli Wojtuś. Bardzo blisko jesteśmy naszego króla. Mamy też full HP, więc... Znaczy, powinno być gładko. Łot 45? Czołek! Łotr jest dobry w walce. Jakieś posełki jeszcze wypadają. Okej. Okay. Słońce już zachodzi. A wschodzi krwawy księżyc. I proszę bardzo, akurat jak sobie jak dotarłem do naszego przeciwnika, z którym myśmy walczyli. No to na dzień dobry, zwilczka. Super, nie tak kurwa nie trafić. Gościa stojącego jakieś 2 metry przede mną. Prawie go ten wielki trafił. Czekamy, czekamy, czekamy. Za niego. Kurde, akurat to... No, no to se podziałało, naprawdę. Kurde, że na swojego szarżę teraz. Jedna. I tylko jedna niestety. Jedna. Dalej tylko jedna. Niech się tam podleczy trochę bardziej. No dawaj, dawaj. Dalej tylko jedna szarża. Czeka na tę jego kurde potrójną, która go potem ogłusza.
Jeszcze chyba doczekałem. Raz. Dwa. Trzy. Ogłuszenie, dobra. A chyba, że wait, chyba, że to nie. Chyba, że to zależy od tego, jak w co on uderzy. Że jestem w stanie od razu wywołać to ogłuszenie. Tylko wiecie, muszę tak ustalić, żeby walnął w element otoczenia. Co z tymi wilkami? Czemu nie umiem tego wykorzystać? W dobry sposób. Dobra, nie, jednak nie jestem w stanie tego wywołać normalnie. Musi się to złożyć. Ha, fajnie, że kurde użyłem wilka i wpółka, co mi chyba zmieniło kurde na tego. Na to mi zmieniło. Dobra, już zaraz będzie po nim. Well, this is new. No to powiedzmy, że udało się za drugim razem, nie? Taste of knowledge. Czyste serce i akt pierwszy ukończony. Mam tę durną książkę, przez którą się nie mogę, kurde... Przez to nie mogę się teleportować. Ale w sumie jest to coś, co już mam, więc mogę też to olać. Tak myślę. Zostałbym tylko jeszcze zgarnął właśnie te moje... Te. Ten bym tylko zgarnął. Te srebro. Czekam, jak mogą zabić naraz w ten sposób. Się będę z tym pierdolił. Dobra, tutaj. Czy ja mogę to naprawić na teraz? Nie, potrzebuję grobowego pyłu. Którego niestety nie mam za dużo. Dobra, moment, gdzie była ta skrzynka? Większa z tej strony. Chyba? No tak, z tej strony była. Gdzie ona jest teraz? Nie gadaj, że mi te dwie srebrne monety teraz przepadną. Super, mając szkło też nie mogę teleportować. Szczur, tylko wilki, jazda. Dobra, no to czeka mnie kolejna przebieżka w takim razie, ale jeszcze magia chaosu, kolejny ultimate. Nawałnica chaosu, wystrzel 4 kule chaosu, które po bezpośrednim trafieniu zadają 200% obrażeń magicznych. 100 magicznych wrogom na danym obszarze oraz wywołują podpalenie, albo skocz do przodu i chwyć przeciwnika, zadając obrażenia magiczne, następnie odepnij go przed siebie, zadaje magiczne, wywołuje podpalenie i ogłuszenie trwające 1,5 sekundy po osiągnięciu maksymalnego dystansu, bądź zderzeniu się z innym wrogiem lub obiektem. Kurde... No ta nawałnica brzmi lepiej, więc weźmy to i od razu to sobie wytestujemy. Znaczy, no, może nie tak od razu, no ale już będziemy mieli na test, nie? Wiecie o co? Zaś muszę, kurde, zapierdalać 0,5 kilometra do mojej bazy. Muszę wejść, kurde, w ustawienia mojej gry i zobaczyć, czy mogę jakoś znieść te ograniczenia na teleportację. Bo to się robi naprawdę irytujące. Że co zgarnę jakąś lepszą rzecz, to muszę ciągle siedzieć, kurde... Czy siedzieć? Nie mogę iść z tym od razu do bazy, tylko muszę z tym siedzieć jakby... No musisz po prostu zapierdalać z buta, nie? O to mi cały czas chodzi. Ale myślę, że ci bardziej domyślni już się domyślili po tym, jak zacząłem gadać o tym zniesieniu teleportacji, o co mi chodzi.
jeszcze z drugiej strony. Ale wiadomo, wolę właśnie mieć takie coś. Wolę tak po kolei sobie te zamki po prostu upgrade'ować i robić je w kolejnych miejscach, niż właśnie nagle być w dupie, bo bym musiał, kurde, przez pół mapy biec, bo nie mogę teleporterów używać. Wiadomo, mógłbym, nawet jakbym zniósł te ograniczenia teleportacji, co mam nadzieję uda mi się zrobić poza nagraniem, no to jednak nadal pozostaje ta sytuacja, że nie zawsze może udać mi się wrócić do miejsca, do którego bym chciał, czyli właśnie do teleportera z danej lokacji. A to już jest naprawdę duży problem, jeśli chodzi o właśnie dłuższe podróże. Na przykład z lasu do, nie wiem, no na przykład no do wzgórza, ale wiadomo, do teleportu, ale wiadomo, z zamku do wzgórz łatwiutko. Do Gloomroot też łatwo. Czy lasu, czy ruin, czy dungeon. Bo to pewnie będzie gdzieś od chuja portali, będę miał szybkie dojścia z zamku do tej krainy. Ale potem wrócić się stąd do zamku już będzie lipa. Ponieważ nie, na pewno będę miał wtedy przy sobie rzeczy, przy których nie będę mógł użyć teleportu. A jednak wypadałoby, aby jakieś fajne rzeczy były właśnie tutaj ogarnięte. Ale nic to. Ja tu pomyślę, podziałam. No my widzimy się właśnie w kolejnym materiale. Zagrajmy w V-Rising. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!